Witamy w Narodowym Centrum Edukacji Żywieniowej. Znajdziecie tu Państwo wiarygodne i praktyczne informacje na temat żywności i żywienia. Serdecznie zapraszamy do obejrzenia cyklu wywiadów, w których doświadczeni naukowcy, lekarze i dietetycy z Instytutu Żywności i Żywienia dzielą się z Państwem swoją wiedzą w zakresie żywienia ludzi zdrowych i chorych. Instytut Żywności i Żywienia opublikował niedawno piramidę zdrowego żywienia i aktywności fizycznej dla dzieci i młodzieży. Proszę powiedzieć, dlaczego żywienie dzieci i młodzieży jest tak istotne? No przede wszystkim jest istotne dlatego, bo warto dbać o zdrowie dzieci i młodzieży. Tak? Dzieci i młodzież są w takim okresie, kiedy intensywnie się rozwijają i to prawidłowe żywienie jest bardzo dla nich ważne. Jest istotne dla ich samopoczucia, dla rozwoju i funkcjonowania funkcji poznawczych, dla masy ciała, no i generalnie dla ich ogólnego zdrowia. Dla budowy kości również. Tak, dokładnie, dla budowy kości, dla funkcjonowania mózgu, tak, dla rozwoju układu nerwowego, jest po to, żeby też funkcjonowały w szkole, w przedszkolu dobrze, tak, żeby dobrze się uczyły, tak, żeby były sprawne fizycznie, mocne, silne. No i też należy pamiętać, że to nie jest tylko ich zdrowie tu i teraz w tym momencie życia, ale jest to też ważne dla ich przyszłego zdrowia, tak? Dla zdrowia w życiu dorosłym. Czyli można powiedzieć, zdrowy fundament zbudowany w dzieciństwie potem procentuje, tak? Dokładnie, tak. Proszę powiedzieć, jakie są główne jakby założenia i zalecenia wynikające z tej piramidy zdrowego żywienia dla dzieci i młodzieży? Znaczy tak, są zalecenia, dokładnie jest ich 10 takich podpunktów, można to tak powiedzieć. Zaczynając od regularności spożywania posiłków, która jest bardzo ważna, czyli należy pamiętać, że tych posiłków było 5, co mniej więcej 3-4 godziny. No i później przechodząc do produktów, które są zawarte w piramidzie, to ważne jest to, żeby przede wszystkim w diecie pojawiały się warzywa i owoce. Jak najwięcej i jak najczęściej. W nowej piramidzie właśnie warzywa i owoce są u spodu, na samej podstawie, czyli są najważniejsze. Kolejna sprawa, czyli produkty zbożowe. Najlepiej, żeby to były produkty pełnoziarniste, takie jak kasze, ryż brązowy, pieczywo razowe, płatki, otręby. Kolejna sprawa, no to mleko, oczywiście i produkty mleczne. Dzieci i młodzież powinny spożywać około 3-4 szklanek dziennie, żeby właśnie to zapotrzebowanie na wapń sobie dostarczyć. Oczywiście mleko można wymieniać na produkty typu kefiry, maślanki, jogurty czy po części sery twarogowe. Kolejna sprawa to produkty, które dostarczają przede wszystkim białka pełnowartościowego. Są to ryby, nasiona roślin strączkowych, jaja, mięso. No i należy pamiętać o tym, żeby to mięso było chude, tak? Dzieci powinny unikać mięsa tłustego i produktów mięsnych przetworzonych. No i kolejna, no też grupa produktów, która znajduje się w piramidzie, która też jest właśnie kolejnym zaleceniem, to są tłuszcze. Należy pamiętać o tym, żeby tłuszcze były w diecie, ponieważ są one potrzebne dzieci i młodzieży, chociażby do rozwoju układu nerwowego. Natomiast należy pamiętać o tym, żeby to były tłuszcze, ograniczać tłuszcze zwierzęce, natomiast żeby więcej było tych tłuszczy roślinnych, czyli na przykład oleje, orzechy, tego typu rzeczy. Dzieciństwo wielu osobom nieodłącznie kojarzy się ze słodkościami, słodyczami, cukierkami. Proszę coś powiedzieć, czy to jest w piramidzie uwzględnione? Tak, oczywiście. Właśnie to też jest zalecenie, jedno z unikanie słodyczy, słodkich napojów, cukru. No niestety, one przede wszystkim dostarczają kalorii, natomiast niekoniecznie składników mineralnych i witamin. Słodycze zawierają sporo tłuszczu, w tym kwasy, tak zwane izomery trans, kwasów tłuszczowych, które niestety niekorzystnie działają na zdrowie. Mogą przyczyniać się do rozwoju chorób takich jak nowotwory czy choroby układu krążenia. No i oczywiście, jak wiemy, słodycze, cukier przyczynia się też do nadmiernej masy ciała, tak, do nadwagi, do otyłości. Próchnicy. Próchnicy, tak, więc generalnie, no niestety, to powinniśmy z diety dzieci i młodzieży wykluczyć i na przykład stosować jakieś naturalne, powiedzmy, zamienniki, tak, w postaci owoców suszonych,
czy jakieś przekąsy, które zrobimy, tak na przykład na bazie daktyli czy bananów, które też są słodkie, a dostarczają już wielu składników. A co dzieci powinny pić? No najlepiej organizm nawadnia woda i to powinno się znaleźć w ich jadłospisie na pewno. Generalnie powinny spożywać tak około 2 litrów wody dziennie. Oczywiście to nie jest tylko sama woda. Tak, woda się znajduje w produktach, no chociażby takich jak warzywa, owoce, zupy dostarczają wody, tak? Ale ważne jest to, żeby też piły wodę, nie tylko do posiłków, ale też między posiłkami, żeby jak najlepiej ten organizm nawodnić. Myślę, że warto powiedzieć, że również zdrowe żywienie to nie tylko uniknięcie otyłości i związanych z nią chorób, ale również lepsze wyniki w nauce, prawda? Oczywiście, tak. Żywienie bardzo wpływa, no chociażby na ten układ nerwowy, na rozwój i pracę mózgu. Także no to się przekłada na funkcjonowanie w szkole, na zdobywanie lepszych ocen, na te funkcje poznawcze, tak, czyli tą koncentrację, czyli myślenie, czyli pamięć. Powiedziała Pani, że na czarną listę wpisujemy cukier i słodycze. A co z solą? No sól tak samo, tak? I to jest też kolejne zalecenie, które jest przy piramidzie, czyli unikanie soli, unikanie przekąsek słonych, tak? Żywności typu fast food, która też tą sól zawiera. Uczymy dzieci, żeby właśnie żeby przyzwyczajały się do potraw, które nie zawierają soli, natomiast na przykład zawierają różne zioła, różne przyprawy. A czemu sól szkodzi? No sól szkodzi. Sól przede wszystkim może powodować nadciśnienie. Tak, w wieku dorosłym, więc już tutaj działamy profilaktycznie. W piramidzie jest jeszcze bardzo ważna część, mianowicie aktywność fizyczna. Proszę powiedzieć, jak aktywność fizyczna wpływa na zdrowie dzieci i młodzieży? Tak, aktywność fizyczna jest bardzo ważna. To też jest zalecenie przy piramidzie. Jest ono jak ostatnie, natomiast na pewno nie jest najmniej ważne. Aktywność fizyczna wpływa no, nie tylko na kondycję, tak, nie tylko na masę ciała, ale też chociażby na tą sprawność umysłową. Więc jak najbardziej dzieci powinny być aktywne, powinny ćwiczyć, to też jest dobre dla ich mięśni, dla ich układu kostnego. No i generalnie powinny ćwiczyć przynajmniej 60 minut dziennie, ale im więcej, tym lepiej. Wróćmy jeszcze na chwilę do piramidy, bo myślę, że wiele osób może mieć problem z jej właściwą interpretacją, odczytywaniem, więc chciałbym Panią poprosić jeszcze o parę słów wyjaśnienia, jak należy ją czytać i interpretować. Piramida pokazuje w taki prosty, przystępny sposób to, jakie produkty, w jakich proporcjach powinny się znaleźć w całodziennym jadłospisie. Czyli im wyższe piętro w piramidzie, tym mniejsza ilość i częstość spożywanych produktów z danej grupy. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję.